Tam. Bardzo, bardzo serdecznie. Za chwilę porozmawiamy o tych przedziwnych, a może w zasadzie zrozumiałych transformacjach, jakie na naszych oczach dzieją się tuż przed kampanią wyborczą i tuż przed wyborami prezydenckimi, bo w blokach startowych ugrupowania polityczne, choć jeszcze nie do końca oznacza to, że konkretni ludzie o konkretne stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej, że na pewno ci ludzie będą się o nie ubiegać. Wszystko to w atmosferze, w której dosłownie 48 godzin temu usłyszeliśmy od premiera Donalda Tuska, który przekonywał nas razem z całą swoją koalicją, że to, co jest nam najbardziej potrzebne, to wprowadzenie polityki klimatycznej, która spowoduje, że planeta Ziemia nie ugotuje się przed końcem trwającego stulecia, bo byliśmy przez ostatnie lata przekonywani, że jeśli sami się nie opodatkujemy, to się ugotujemy, znaczy może nie konkretnie my, może nasze dzieci, a ugotować się mamy dlatego, że temperatura na Ziemi wzrosnąć ma 1 stopień Celsjusza średnio w perspektywie końca stulecia. Nagle okazuje się, że Donald Tusk w tej sprawie wypowiada się tak. Nie dość, że Europa ma średnio energię droższą, 2,5 razy mniej więcej droższą niż Stany Zjednoczone, to my jesteśmy niestety w czołówce cen energii. Więc i wszyscy bez wyjątku mówili, jak my możemy w ogóle gadać o konkurencyjności europejskiej, w tym polskiej gospodarki, jeśli będziemy mieli najdroższą energię w świecie, że to jest po prostu nierealizowalne. To jest po prostu niesamowita wypowiedź, już pomijając fakt, co oznacza czołówka. Nie, my nie jesteśmy w czołówce, panie premierze, my jesteśmy w ogonie. W czołówce są ci, którzy mają najniższe ceny, a nie ci, którzy mają najwyższe ceny energii. Ale kluczowe jest to, dlaczego mamy ceny energii na tym poziomie. A ceny energii na tym poziomie mamy ze względu na to, że państwo patroni polityczni, w tym Angela Merkel, już przed laty mówiła, że poziom opodatkowania energii, opłat CO2 musi być dużo wyższy, bo poziom, który był w roku tam, nie wiem, 14, kiedy zostawiał pan rządy w Polsce i szedł pan do jaśnie pani, do naszej złotej pani, jak to mawia klasyk, pracować jako przewodniczący Rady Europejskiej, poziom dopłat do tony emisji CO2 był na poziomie mniej więcej 7 czy tam 8 euro. I wówczas u boku pani premier Kopacz Angela Merkel mówiła, że ten poziom jest dalece niesatysfakcjonujący, bo on musi wynosić minimum 25-30 euro, żeby to wszystko miało sens, a tak naprawdę dużo więcej. Co to znaczy, żeby miało to sens, żeby podatek od taniej energii, którą ma na przykład Polska, był tak wysoki, żeby nikomu się tej energii nie opłacało wytwarzać. I Polska niestety w to szaleństwo narzucane przez Niemcy i instytucję, którą pan kierował, Unia Europejska, niestety w to weszła. Efekt właśnie taki, że dziś jesteśmy w ogonie, a nie w czołówce cen energii i jest to efekt pańskiej polityki, panie premierze, w związku z czym zdziwienie. I ta konstatacja jest nie tylko dziwna, jest po prostu bezczelna, jak wiele innych deklaracji i jak wiele innych tego rodzaju deklaracji w przyszłości. Ale tych tajemniczych przemian, metamorfoz i transformacji u progu kolejnej kampanii wyborczej mamy dużo więcej. Mamy w ostatnich godzinach wypowiedź między innymi Rafała Trzaskowskiego. Okazuje się, że ja nie ściągnąłem żadnego krzyża z urzędu, tylko wydałem postanowienie, żeby nie wieszać krzyży w nowo otwartych przestrzeniach. Państwo po prostu mieli mylne wrażenie. Nam się po prostu tylko wydawało, że Rafał Trzaskowski mówi to, co mówi, że to wzburzenie, które słyszeliśmy ze względu na ogłaszane polityki w mieście stołecznym Warszawa, którym Rafał Trzaskowski zarządza od dłuższego czasu, że to wszystko nie miało miejsca. No ale cóż się dziwić, skoro Radosław Sikorski, autor słynnych słów o robieniu łaski Amerykanom, ten sam człowiek, który
którego amerykański Departament Stanu i którego wypowiedzi nazwał funkcją rosyjskiej dezinformacji po tym, jak dziękował Amerykanom za wysadzenie Nord Stream 2. Ten sam człowiek, który swoją własną polityką przez cały okres prowadzenia przez siebie spraw zagranicznych państwa polskiego w czasie, kiedy premierem był Donald Tusk, hamował i opóźniał projekt uruchomienia tarczy antyrakietowej w Polsce i robił to tak skutecznie, że projekt w roku 2008 wywrócił ten oryginalny projekt George'a W. Busha, a ten, który nastąpił po nim, uruchomiony został, jego budowa rozpoczęła się dopiero w 2016 roku, kiedy Radosław Sikorski już od 2 lat ministrem spraw zagranicznych nie był. I pomimo jego własnych, osobistych, bardzo dobrych stosunków i relacji w Stanach Zjednoczonych, efekty polityki prowadzonej przez Radosława Sikorskiego zawsze sprowadzały się do sporu i napięcia ze Stanami Zjednoczonymi, a nie harmonijnej współpracy. Okazuje się teraz, że porozumienie transatlantyckie jest porozumieniem ponadpartyjnym i że nie ma co się kłócić, kto co zrobił w sprawie tarczy antyrakietowej, bo wszyscy są zadowoleni. Baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie została oficjalnie otwarta. Jest to pierwsza stała instalacja Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce. Poza jej strategicznym znaczeniem nie można zapomnieć też o tym symbolicznym. Projekt ten to dowód na ponadpolityczną siłę sojuszu polsko-amerykańskiego, ale także współpracę polsko-polską. Pan Trzaskowski z panem Sikorskim rywalizują w tej chwili, co jest oczywiste, o rząd dusz w Polsce i myślę, że dla wszystkich w Polsce jest jasne, że te szaleństwa, w których Platforma Obywatelska i jej sojusznicy przez ostatnie lata szli w każdą bezsensowną, w każdą antypolską, w każdą nieopłacalną dla Polski politykę, nagle zmieniają zdanie, mówią, nie, myśmy nigdy tego rodzaju rzeczy nie robili, choć robili wszystkie je w komplecie z wielką gorliwością i raportując do swoich przełożonych, że oni będą to robić bardzo chętnie. W tej chwili rywalizacja między Trzaskowskim a Sikorskim powoduje, że z nieukrywaną satysfakcją Rafał Trzaskowski wykazuje, że wyższy jest jego słupek poparcia. Tak to właśnie wygląda na umieszczanych w internecie grafikach przez Rafała Trzaskowskiego. O tym, że Rafał Trzaskowski, jak wiadomo, jest niezwykle wysoki, a także niezwykle wysokie muszą być jego słupki w elektoracie Platformy, wiemy od bardzo dawna. Skąd ten kompleks? Tego niestety nie wiemy. Wiemy jednak, że wewnątrz politycznej koalicji, która nazywa się Trzecia Droga i jest konglomeratem partii Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego, w sprawie wyborów prezydenckich trwa zastanawiająca dyskusja. Od jakiegoś czasu Polskie Stronnictwo Ludowe sufluje jednego kandydata. To wypowiedź, która pojawiła się dosłownie jakiś czas temu podczas posiedzeń, czy w wyniku posiedzeń decyzyjnych gremiów Polskiego Stronnictwa Ludowego. A tymczasem wczoraj okazuje się, że jest przecież kandydat i w dodatku jest on niezależny. Jak się nazywa? Podjąłem decyzję, że wystartuję w 2025 roku w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny. Ta niezależność jest dla mnie wartością kluczową nie tylko jako dla polityka, ale przede wszystkim jako dla człowieka. Cóż znaczy niezależność Szymona Hołowni? Czy Szymon Hołownia jest niezależny od koalicji partii, które spowodowały, że jest marszałkiem Sejmu? Czy jest niezależny od swoich politycznych partnerów, którzy jedną decyzją mogą zdecydować, że na przykład przestanie być rotacyjnym marszałkiem, a stanie się nim ktoś inny? Cóż znaczy niezależność w kontekście człowieka, który od swojego własnego nazwiska i swojego ruchu stworzył całą partię polityczną, która stała się partią współrządzącą w polskim Sejmie? Czy jest również niezależny od
tego środowiska? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest jasna. Jedno jest pewne, z całą pewnością skomplikuje to ruchy wewnątrz koalicji, która zwana jest trzecią drogą. Na odpowiedź Polskiego Stronnictwa Ludowego pewnie nie będziemy musieli długo czekać. Po stronie Prawa i Sprawiedliwości wygląda na to, że dwóch, może trzech kandydatów gra w tej chwili o to, kto ma być przedstawicielem tego środowiska w nadchodzących wyborach. W ostatnich godzinach Przemysław Czarnek poinformował, że leci do Stanów, żeby to jest zdjęcie z Marszu Niepodległości, między innymi Przemysława Czarnka, że leci do Stanów Zjednoczonych po to, żeby zabiegać o głosy Polaków tam właśnie. Ale mamy również deklarację z wczoraj, zdaje się, Tobiasza Bocheńskiego, który z stosownym zdjęciem informuje, że jego kandydatura nie jest jeszcze pogrzebana. Pokażmy, jeśli to zdjęcie gdzieś mamy. Trawestując dyskusję, Marka Twaina, wypowiedź Tobiasza Bocheńskiego. Kandydatury są mocno przesadzone. Zatem piłka w grze. Karol Nawrocki jeździ po Polsce i próbuje przekonać swoich potencjalnych wyborców w przyszłości do własnej kandydatury. Pokażmy. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki jest wymieniany jako jeden z potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do wyścigu prezydenckiego. Określenie potencjalny pasuje do sytuacji. Jestem kandydatem na kandydata. Tak funkcjonuje w przestrzeni publicznej. W ostatnich miesiącach do tego przywykłem. Jestem bezpartyjnym prezesem IPN, czującym odpowiedzialność za Polskę, nie tylko za Instytut Pamięci Narodowej. Regularnie powtarzam, że jeśli zostałbym zaproszony do tego, aby reprezentować obóz patriotyczny w wyborach prezydenckich, to nie mógłbym powiedzieć nie. Co nie zmienia faktu, że jestem bezpartyjny od 41 lat, mówi historyk w rozmowie z Rzeczpospolitą. No i na kogo zdecyduje się obóz Zjednoczonej Prawicy, na kogo postawi, tego jeszcze nie wiemy. Jedno widzimy w tych ostatnich wypowiedziach i w wyniku tych transformacji ideowych, tych, którzy bić się zamierzają o głosy Polaków. Że zarówno w kwestiach dotyczących polityki klimatycznej, jak i w kwestiach dotyczących podstawowych, fundamentalnych, światopoglądowych i moralnych również wartości, zarówno w tych kwestiach, jak i w kwestiach dotyczących geopolitycznych zasad bezpieczeństwa. Można mówić różnego rodzaju rzeczy i różne rzeczy robić, bo Platforma Obywatelska robi rzeczy sprzeczne od lat z tymi założeniami. Kiedy przychodzi do proszenia Polaków o głos, trzeba odwołać się do wartości, które podziela zdecydowana większość Polaków. A jakoś tak w tej kwestii wygląda to w ten sposób, że to środowiska konserwatywne i obóz Zjednoczonej Prawicy raczej odwoływał się do tych wartości przez ostatnie kilkadziesiąt lat niż ci, którzy dziś twierdzą, że rządzą Polską w sposób dobry, choć kiedy patrzymy na badania opinii publicznej, to negatywnych ocen jest tak dużo, że zdaje się, Polacy mają na ten temat zupełnie inne zdanie. Ostatecznie, jaki wydadzą wyrok, dowiemy się prawdopodobnie w maju przyszłego roku. Ale między innymi o tym porozmawiamy dziś w moim programie. Michał Rachon, jedziemy.